Pomnóżmy tym razem 6 razy 7981. Zrobimy to w taki sposób, że najpierw rozpiszemy tę dużą liczbę 7981 na poszczególne pozycje. W taki sposób. Ta liczba to 7000 dodać 900 dodać 80 dodać 1. Pomnożenie 6 razy 7981 to to samo, co pomnożenie 6 razy 7000 dodać 6 razy 900 dodać 6 razy 80 dodać 6 razy 1. Czyli po prostu rozdzielamy tę szóstkę na poszczególne pozycje. Teraz, żeby sobie trochę pomóc, narysuję siatkę. Tutaj napiszemy sobie jeszcze 6 i po kolei będziemy sobie wyobrażać 6 razy 7000, 6 razy 900, 6 razy 80 i 6 razy 1. No to po kolei. Ile to jest 6 razy 7000? 6 razy 7 to się równa 42. W takim razie 6 razy 7000 to się równa 42 000. 6 razy 900 w ten sam sposób. 6 razy 9 równa się 54, czyli 6 razy 900 równa się 54 i 2 zera, tak jak w 100, czyli 5400. 6 razy 80, 80 to 80. 6 razy 8, 48, czyli 6 razy 80 to 48 dziesiątek, czyli 480. 6 razy 1 to oczywiście po prostu zwyczajnie 6. Teraz, żeby się dowiedzieć, jaki jest końcowy wynik tego mnożenia, musimy po prostu dodać te wszystkie wyniki cząstkowe. Dodamy do siebie 42 tysiące, 5400, 480 i 6. Podpiszemy sobie wszystko równo, kolumna pod kolumną, tak żeby się pozycje zgadzały. Jedności, dziesiątki, setki, tysiące i dziesiątki tysięcy. Na pozycji jedności 6, na pozycji dziesiątek 8, na pozycji setek 4 dodać 4, 8, na pozycji tysięcy 2 dodać 5 równa się 7 i na pozycji dziesiątek tysięcy tylko ta czwórka, czyli razem mamy 47 886. 6 razy 7981 równa się 47 886. Chciałbym, żebyśmy się teraz trochę zastanowili nad tym wszystkim. To, co tutaj zrobiliśmy, nie różni się specjalnie od tradycyjnego mnożenia pisemnego. Jest to dosyć przydatny sposób, bo łatwiej zrozumieć, o co tu chodzi. Rysując taką siatkę, widać po prostu, co się dzieje podczas wykonywania mnożenia. Jak zaczniecie w ten sposób mnożyć w pamięci, ja przynajmniej tak robię, jeżeli ktoś mnie pyta, ile to jest 6 razy 7981 i nie mam przy sobie nic do pisania, to staram się po kolei mnożyć 6 razy poszczególne pozycje. 6 razy 7000 to 42 tysiące. Staram się to zapamiętać. Potem 6 razy 900 to jest 5400. Dodaję to w pamięci do 42 tysięcy i mam razem 47 400. 47 400. Potem mnożę 6 razy 80, 480. Dodaję to do 47 400 i mam 47 880. Zostaje 6 razy 1, czyli 6 i dodaję to w pamięci do 47 880 i mam wynik końcowy 47 886. Takie rozpisanie mnożenia w siatce prostokątnej pomaga po prostu zrozumieć, co jest grane i co się dzieje podczas mnożenia liczb wielocyfrowych. A przy okazji jest to całkiem skuteczna technika mnożenia w pamięci, bez korzystania z pisania.